Pracowałeś w Szczecinie dosyć długo. Czy Szczecin ma możliwości tworzenia samodzielnej kultury studenckiej, oryginalnej? Ma możliwości, oczywiście o wiele mniejsze niż inne miasta. To się wiąże z prostymi sprawami, czyli brak środowiska uniwersyteckiego. Jest to podstawowa rzecz, ale przede wszystkim brak szkół artystycznych wyższego stopnia. Jednak te korelacje są bardzo istotne, to znaczy spotkanie kompletu środowisk. To jest bardzo ważne, to jest chyba najważniejsze, że trzeba spotkać wszystkich od politechników, humanistów, poprzez szczególnych właśnie kształconych artystów już, prawda, jak plastycy, tak dalej. Także to środowisko zawsze będzie w tych ludzi, oprócz tkniętych palcem Bożym, z talentem, to jednak jest w pewnym momencie wymagany pewien warsztat, prawda? Czyli żeby móc skoczyć w górę, móc zrobić coś artystycznego, a nie rzemieślniczego. Stąd tych okazji zawsze Szczecin będzie miał więcej, mniej, przepraszam. I dlatego trzeba tu szczególnie uważnie przypatrywać się ludziom, talentom. Będzie ich chyba mniej normalnie, a jeżeli są już... Często ci przecież wyjeżdżają na uniwersytety do innych szkół w Polskę. I rzadko wracają. Rzadko wracają jakoś w Szczecin. Chyba nim nie służy, nie wiadomo dlaczego. Czy te możliwości, które Szczecin jednak posiada, czego dowodzi chór, pantomima, właściwie chóry, pantomima, piosenkarze, zespoły muzyczne, czy te możliwości wykorzystuje po prostu? No na pewno, jeśli chodzi o środowisko studenckie, to jak się da. Tu kolega Kurek włożył dużo pracy, żeby pokazywać te zespoły, nie tylko w Szczecinie, ale również w Polsce. Jak najczęściej to było możliwe, jak najczęściej muzycy mieli czas. No jeśli chodzi o resztę, już o sam profesjonalizm zespołów, no to sprawa jest trudniejsza do odpowiedzi, dlatego że zespół Breakwater w sumie jest zespołem towarzyszącym Połomskiemu. A w drugiej kolejności zespołem Breakwater, czyli za to, za co został doceniony, w ogóle nagrodzony we Wrocławiu. No a w ogóle to chyba miasto uznaje, że instytucje oficjalne, kulturalne, które już kiedyś powołano, są tylko one istotne, a reszta ruchu jest chyba na planie drugim. Co jest tym bardziej, przepraszam, dziwne, że tenże ruch studencki, niejako, jak powiem, czyli ludzie, którzy wychodzą z tego ruchu studenckiego, wychodzą już jako ukształtowani artyści, czy jako ukształtowane zespoły i nie wymagają jakiegoś łożenia, prawda, w postaci etatów i tak dalej, ale przydałoby się trochę propagandy w ogóle tych zespołów, no z czym jest bardzo kiepsko. Breakwater, chyba artykuł ostatni, to miał w roku 79 po wygraniu Jazzu nad Odrą recenzję z Filharmonii. I na tym się to kończy. Potrzeba sił, by wiązać koniec z końcem, by móc bez złudzeń przeżyć jeden dzień, by podtrzymywać gwiazdy spadające, a te wschodzące móc usuwać w cień. Te siłę z naszych żył i drzew wykrzesa nasz bezpłatny śpiew. To nasza pieśń, niech inna pieśń się schowa. To nasza pieśń dla ludzi i dla mas. To nasza pieśń powszechna, bo darmowa. To nasza pieśń, to pieśń każdego z nas. To nasza pieśń, warta i nieugięta. To nasza pieśń, do radia gdyby pchnąć. To nasza pieśń, niech każdy zapamięta, ile by można za nią wziąć. Zasiali już górale kukurydzę, choć tak po prawdzie trochę owsa żal, lecz tylko sami są daleko widzę, bo krótkowzroczni poszli w siną dal. Dziś każde miasto, każda wieś niech śpiewa tę bezpłatną pieśń. To nasza pieśń, niech inna pieśń się schowa. To nasza pieśń dla ludzi i dla mas. To nasza pieśń powszechna, bo darmowa. To nasza pieśń, to pieśń każdego z nas. To nasza pieśń, warta i nieugięta.
nasza pieśń. Do radia, gdyby klnąć, to nasza pieśń. Niech każdy zapamięta, ile by można za nią wziąć. By górnik wiedział, za co się mozoli. Witajcie, komu rzec, a komu won. By warchoł więcej nam się nie warcholił, by wiedział naród, komu bije dzwon, jak złoty róg lub złoty gong. Niech zabrzmi nasz darmowy song. Przyjaciel nam pomocną podał rękę, z wielkiego pieca popłynęła stal. Każdego dnia słyszymy tę piosenkę, a przecież bierze ktoś za nią ciężki szmal. Ładnie. Jeszcze kończąc temat Szczecin, jedno pytanie. Proszę. Czego chciałbyś życzyć Ludwikowi Kurkowi, który w tej chwili objął klub Trans, jest jego dyrektorem? No przede wszystkim tego, aby młoda rada klubu, która rośnie, bo jest to już trzecia rada klubu w tej chwili, w tym krótkim okresie 4,5 roku, wyrosła co najmniej na taką radę jak pierwsza rada klubu Trans. Moje co najmniej, życząc oczywiście, żeby była jeszcze lepsza. No bo jak wiemy, kwestia zespołowego działania jest warunkiem w ogóle wszelkich sukcesów klubowych. Po prostu zawsze walczyłem z mitami, które kiedyś lansowano, że klub tworzy kierownik w ogóle klubu. Jest to nieprawda, bo żaden kierownik jeszcze niczego sam nie zrobił. Zresztą jak sama nazwa wskazuje, kierownik, prawda, kieruje jakimś zespołem, czy współpracuje z zespołem. Była to chyba jedna z piękniejszych epok w ogóle wśród młodzieży, chyba akademickiej, nadziei na jakieś piękne życie w ogóle, wspaniałe. No co oczywiście to są mrzonki młodości, prawda, niezwiązane ani z systemami, ani z niczym, ponieważ każda formacja kulturowa w pewnym momencie musi się rozlecieć. Z tym, że to wygląda w ten sposób, że te formacje kultury studenckiej przemijają z szybkością komety w ogóle, bolidu jakiegoś, co jest kulturze nie służy. Ale czasy były ciekawe i chyba należy myśleć o tym przede wszystkim już z dzisiejszego punktu widzenia, że nie jest to jakiś okres historyczny, który się skończył i który nie rzutuje na naszą rzeczywistość. Na pewno te sprawy u mojego pokolenia, u starszych kolegów, przeżyte chwile odgrywają ważną rolę i są chyba jakimś... Te chwile stworzyły przemyślenia chyba na dzisiaj, zresztą w kontekście całej sytuacji społecznej. W Rabie Wyżnej, w Płocku i w Szczecinku, w złej godzinie lub trochę lepszej, i po kropce, i po przecinku, zawsze lubię potrawy pieprzne, pełno tłuste, drogie, pikantne, gdy mi w gębie pysznie i błogo. Wtedy chwalę rzeźnię i handel, a prezydent równy jest Bogom. Bo ja nic nie chcę i nie pragnę, żadnych orderów ani rent. Byle mi w misce pełno na dnie i bym do woli mógł se zjeść. By mi po brodzie ciekły tłuszcze, a w duszy grały góry miąz. Wtedy to w nosie mam pojutrze, bo mi wystarczy, że dziś są owe schaby pieczone i skwarki,
różne fiaty, rozrywka i sport. Okrąglutkie cycuszki, kucharki w telewizji z wizytą u WOS. Żadnych pytań, mądrości, bo po co? Ja chcę pojeść i popić i znać. Nie to jaka Maryśka jest nocą, lecz czy ta Maryśka mi da? W wielkim świecie, Nowym Jorku i Pcimiu, w awangardzie i na ulicy, chciałbym wielkie sprawy pominąć i golonkę z szanem zaliczyć. Niech frajerzy wcinają szczawie, niech asceza służy im pięknie, a ja sobie jeszcze poprawię również inną golonką z wdziękiem, bo ja olewam, mnie to wisi, czy świat się kręci tak czy siak. Jest coś przekąsić, jest coś wypić, w porząsiu władza oraz świat. I żadnych takich se nie życzę, co to świadomość leczyć chcą. Niech będzie szynka i pół żytniej, a wtedy dobry będzie rząd. Oraz schaby pieczone i skwarki, różne fiaty, rozrywka i sport, okrąglutkie cycuszki, kucharki i sipińska, i figle, i boks. Wszystko przeżrę, przeżuję, przetrawię, a gdy sobie odpocznę już ciut, to tę drugą ojczyznę postawię, jeśli zdążę, bo czuję, że już. Tak śpiewał bodajże 8 lat temu Bogusław Smoleń, przyżywając sobie guzik do rozporka. No. Co na zakończenie, Janku? No, Zuch, Zuch. No, Jacek Klejf na zakończenie, koniecznie. Będzie to ballada o miłości na terenie magazynu Koła Rolniczego. Inspirowana rysunkami Andrzeja Rzeczota. On. Ćwir, 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 matur kaweczko. Ćwir, 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 zrobię ci dziecko. Ona. A ona. Ćwir, 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 a róbże, róbże. Ćwir, 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 ćwir na tej tekturze. A on. Ta tektura się nie nadaje, bo oblana i dziwnie pachnie. A ona. A ona. W kącie stoją w workach nasiona, a na workach płachta zielona. A on płachta sukna prezydialnego. Nie, 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 nie ruszaj jego. A ona, a na biurku segregatory i kałamasz ważne papiery. A on nie zadzieraj jeszcze koszuli, tu się wypisuje faktury. A ona nie chce, nie chce na tym azbeście, po azbeście echo się niesie. A on, chodź tu, nawozy sztuczne. Ona, nie, nie, one są pożyteczne. A on, ćwir, 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 co z nami będzie? W koło twardo same narzędzia. Ona, ćwir, 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 rolnicza dola, niewygodna odzież ochronna. A on, chodź tu, stoi motocykl o siodełko, zaraz się obci. A ona, brudne siodło sterczy sprężyna, jeszcze proszę nie rozpoczynać. A on, muszę, muszę, bardzo się śpieszę, gdyż mam zaraz zakładową wycieczkę.
A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym rzecz nam przeszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest ryb, jeden ryb, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden i jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. Jeden przypada na dzień, świt jeden i jeden zmrok. Pierwsi odchodzą w cień, a drudzy równają krok. Nie skacz tak zaraz na szyny, jeszcze nie o tą grasz stawkę. W wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na huśtawkę. Lepiej ci będzie z nimi, pachnie tak mocno siano. Kwiaty sięgną od motyli, jeździ słońce po niebie. Światło ucieka, ślad myli, miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj. Słońce, słońce w ramionach, czy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie zdrój zielony tryska, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu. Kroków, korowody w urojonych alejach, twoje odbicia u wody jak w pragnieniach, w nadziejach, twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne, i twój śmiech, i płakanie nie odpłynie, zostanie. Niosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki wysoko, w obcowanie obłokom, tak ku mnie, a ku tobie. Niosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, czas daleki, wysoko, w obcowanie obłokom, tak ku mnie, a ku tobie. Thank you.
słońce, słońce w ramiona. Czy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie strój zielony tryska, gdzie oczy miękkie blona. Tak u mnie, a pół Bogu, gdzie oczy miękkie w mroku. Tak u mnie, a pół Bogu. Twych kroków korowody w urojonych alejach, twe odbicia u wody jak w pragnieniach, w nadziejach. Twoje usta u źródeł dosyte, znów głodne, i twój śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie. Niosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki wysoko, obcowanie obłokom. Tak u mnie, a pół tobie. Niosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki wysoko, w obcowaniu obłoką. Tak u mnie, a pół tobie. Grała i śpiewała grupa Boom z Warszawy. Grupa właściwie tylko jednej piosenki, właśnie Miłość, do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na zakończenie mam do ciebie prośbę. Chciałem dać ci minutę, dwie, pół. Tyle, ile zechcesz, na osobistą refleksję. Sprawa jest taka, że wszystkie słowa, które tutaj dzisiaj padały, i zresztą słowa, które są zarejestrowane, oddają tylko niewielką część tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu latach, co było na pewno bardzo ciekawe, interesujące. Jest rzecz, o której my tu nie mówiliśmy, to znaczy o wspaniałym w ogóle rozwoju teatrów studenckich. To jest w ogóle osobny temat. O międzynarodowych spotkaniach teatralnych we Wrocławiu, które były równoważne, jeśli w pewnym momencie nieważniejsze nawet niż Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu. Natomiast... To są imprezy, Jasiu. To jest kultura studencka, ale tak, ty, twoja refleksja. Teraz właśnie chcę mówić o czymś, co krystalizuje się we mnie, w kolegach coraz chyba bardziej, że nabieramy przekonania, nie myśląc oczywiście w sposób mitomański, że to były w ogóle takie arcydzieła, że to już świat powinien paść na kolana i tak dalej, ale był to chyba okres, gdzie sprzężenie zwrotne między tym, co artyści przedstawiali, a publicznością swoją studencką i sympatykami, było bardzo silne i chyba to wszystko, co się wtedy działo, przewidywały czas, niebezpieczeństwa czasu, który następuje. Przy okazji tej tak prostej, w sumie banalnej prawdy, czyli tym wszystkim, czyli mówiąc o tym wszystkim, czym artysta się zajmuje i bywa artystą wtedy, kiedy potrafi wybiec w przyszłość odkryciem nowych horyzontów, nadziei, niedoli ludzkich, to jednak najważniejszą sprawą było chyba to, że w tym procesie historycznym mogłem przebywać, mogłem coś do niego wnieść, oczywiście bardzo skromnie, ale przede wszystkim, że poznałem tych ludzi, którzy tworzyli tą kulturę studencką, którzy potrafili dać tyle od siebie. Potrafili, jak mówi Ksawery Dunikowski, wąchać czas swój, w którym żyją. Thank you.
ci żałować, pada ci boleśnie i znów się podnosić, krzyczeć tęsknocie wręcz i błagać, prowadź. Oto jest życie, nic, a jakże dosyć zbiegać za jednym klejnotem pustynie, iść w toń za perłą o cudu urodzie, a żeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. Kochać, tracić, pragnąć i żałować, badać boleśnie i znów się